Dzień dobry, witam w końcinku na... Nie no, szpakowy, nie wiem co. Witam was w końcinku Sleta na osadzie. W dzisiejszym odcinku obornik, jak widać. Obornik. Potem może trochę gnojowicy. A na końcu będzie chyba się. Tylko coś... Nie bardzo chce się dorzucać ten obornik. Bo co? Bo co? Bo próby są stare do cholery. Może tak być. No i czemu niby nie wykrył wartości? O! Stara wpływa go. Ja pierdziel. Pieniążki poszli. 16 godzin z nim może? No to chyba. Może kruk przyjdzie na kanał później. Ale 40 kilo nie chodzi go rzucę. Dobra no. Skoro tak gra chce, no to tak nie będzie. To już jest 55, 60. No co za pała, nie? Co prawda ja mu trochę wróciłem, bo... Ale nieważne. Tararara. Pierw obornik, potem gnojowicy trochę. A na końcu chyba siew, jak starczy czasu. Kinze. No tu już 55 kg to jest trochę lepiej dać. Tutaj są dwa pola do obornika, prawdopodobnie. Albo tylko na to rzucę? Zobacz. Mam 100 ton obornika, to więc mogę rzucać, ale prawdopodobnie tylko ten jeden rocznik tu wyjdzie. To jest mała dawka. Dobrze, że sam przed masą jest koszona, to... Przynajmniej jest gdzie nawracać. Wcześniej trochę przesadziłem, po prostu na całym polu zawróciłem. No ale... Elegant. Teraz starczy do czasu. Miejsca. Dobrze. Bo 12 tysięcy... A, bo sprzedałem rozsiewacz. Bo tego nie powiedziałem. Ale już mówię wam, że sprzedałem rozsiewacz do nawozu. Bo będę na wiosnę kupił chyba nowy. Bo raczej siewnik... Nie wiem, czy będę siewnik z nawozem kupił. No, może kiedyś kupię, ale... Ale nie wiem, czy będę w ogóle sypał nawozem. Bo jak będę sypał nawóz do siewnika, to bez sensu nie jest rozsiewacz, nie? A wiadomo, że obornikiem gnojowicy to wszystkiego nie wrzucę. Tak wysoki dach. Wtedy bym musiał pewnie idealnie po polu chodzić i mierzyć sobie ile jest azotu i wtedy sprawdzać ile dana roślina wymaga, na jakiej glebie i to tak by pewnie musiało być. Wtedy bym musiał dawkę ręcznie ustawić, ale to bez sensu, jak mało to ma. Ja sobie tam rzucić 40 albo 60 kilo i reszta sobie w nawozie dorzucę i tyle. No i dobra, i gitara. Na dwa razy. No i tam jeszcze dwa razy przejadę od miedzy i będzie koniec pola. No po sobie raczej gnojowice będę dawał. A jak starczy obornika? Znaczy, niech zbraknie gnojowicy, ale to będę obornikiem rzucał, tak chciałem powiedzieć. Bo nie wiem, czy na wiosnę, czy tam po żniwach nie będę robił sobie takiej akcji, że będę przyczepami wywoził obornik na pole. To też będzie ciekawa akcja w sumie. Tak sobie teraz myślę, że to będzie ciekawa akcja, no. Dobra, to trzeba wyłączyć, bo to na raz trzeba wziąć. Właśnie to trochę za szeroki poprzeczek nie zrobiłem, ale chyba nie.
trochę nie dorzuciłem, ale dobra. To już trudno. Co ty chcesz? Co? Czarny knet. Co tak patrzysz? Nie dzielaj. Nie dzielaj. Co? No przecież ja patrzyłem. Osiem i pół tony idzie w ten zakręt. John Deere Ball 66% życia. Ciekawe. Fajna złota jesień. Prawie gra. No i dobra. Został trochę nieprzygotowany. No i daje się 4 tony. Dusimy. Czy tam gnojowizm. Ile się zrobi, to się zrobi. Plus 55 chwilę. Plus 60. No to praktycznie taki na ten tempo szło. Kilo, no to tak. Podobno to jakoś. Czterdzieści pięć, 40. Dobra, trzeba dodać poprzecznie, bo co? I login. Gnojówka idzie elegancko. Dwa. Na trzy przejazdy będę. Na 4000 litrów już brałem. Nie ma lipy. No i tak to sobie idzie, nie? Gnojowica sobie leci. 16.28 to jest, ja pierdzielę, jaka późna godzina. Znaczy, chodzi o grze, o grę. Zanim przyjdzie, to posieje i powołuje, to o, to będzie 18, jak nic. Bo w kolejnym odcinku będzie zima. Zima i prawdopodobnie wiosna. Chyba wiosna. No tak. Będę sobie trawę kosił. Będę sobie trawę kosił, no bo co innego mam robić? Temeru powinno mi starczyć na zimę, a jak nie to sobie dosypać będę musiał. Kiszonki, żeby się zrobiło więcej. Powinno starczyć, ale kiszonki jakbym wsypał, to już bym od razu mógł mieć więcej temeru. Pomyślę. O, cyk. Ale go ściąga z tą beczką, ty. No i coś tam waży ta beczka. No i dusimy z tym gnojowicem. W sumie pół pola już jest rozlane, nie? Z tego co widzę. Pół pola, a tu wielkie ciul z tej beczki zleciało.
A ja mam pełno gnojowicy. Mam tam chyba 40 albo 60 tysięcy, coś takiego. Ale chyba 60 było do rozdania z tego sprzętu. A 42 tutaj? A w tej drugiej to nawet nie wiem ile jest. Czy w ogóle coś jest? A jest 2000 litrów. Byki już miesiąc są u mnie? Czy dwa? 2 miesiące. Już mają 1800, więc... Spoko, spoko. 14 miesięcy, czyli za 10 miesięcy będą sprzedawać, czyli... Ale chyba te małe byczki będę kupował, no bo te duże się... Nie wiem, czy to się opłaca w ogóle. To się chyba nie opłaca tak zbytnio. Te średnie, bo ja miałem te średnie byczki, ja nie miałem tak największe, bo ja miałem te średnie. To ja 1000 coś wydałem na byka, a zarobię drugie tyle, co na niego kupiłem, nie? Czyli tylko 1500, no to tak średnie taki biznes w sumie. Chyba trzeba będzie te najmniejsze cielaszki kupywać, że te 300 euro, czy tam... Teo? Euro ustawione, no. Za 300 euro trzeba te byki małe kupywać i tyle. Sprzedawać po 3000 i tyle. Teraz dopiero byki będą rosnąć, no bo wiadomo, będzie przewijany czas. I to jest na tej serii fajne, że tu jest kolejny odcinek. Znaczy, to nie jest fajne, że jest kolejny odcinek, ale... Ale chodzi o to, że tu już jest dużo pól, nie? Znaczy dużo pól jeszcze do kupienia, ale... Ale teraz na pewno na wiosnę kupię jakieś pola. No bo mam... 72 tony soi, nie? I 42 rzepaku. 110 pszenicy! Oto! W grudniu będzie co robić. Będzie pieniąż. Będą pieniążki w grudniu. Najchętniej bym od razu nagrał ten drugi odcinek, ale nie będę mógł raczej, bo kruk przyjdzie. A jak kruk przyjdzie, to wiadomo co będzie. YouTube Studio. 23 się tak chwalę. Dobra. 13:12, czyli aż 18 minut jeszcze mam na nagranie tego odcinka. No i gitara. No. No i cyk. Dobra, się 4000 litrów gnojowicy, no to może na... Teraz. Meprozo. Tutaj dwa pola gnojowice jeszcze muszę rozebrać, tak? O, tu całkiem malutko tej gnojowicy pójdzie. 15 kilo, tylko 20 do lewo. Przynajmniej na tym polu, ale tamtym drugim to sobie trochę już więcej pójdzie. Coś tam niby do lewą, bo nawet się miejscami na teksturę nie chce się odpalić. Gnojowicy. Więc grubo. Ale tu już plus 80 leje, no to dobra. No tak tu już plus 80, no to już trochę tej gnojowicy będzie szło.
Jak to wychodzi? No fajnie to wychodzi. To chyba standardowo, przez dwa pola naraz będę jechał. Raczej powinien ogniowy sobie starczyć na tyle. Ale nie mogę się tej zimy doczekać, nie? To będzie coś pięknego. Tutaj zima będzie piękna, bo będzie tyle pieniędzy. Ja za samą pszenicę będę miał 100, ponad prawie 200 tysięcy. Będę miał 100 parę tysięcy. 160 gdzieś, 170 coś takiego będę miał za pszenicę. No i za rzepak 40 tony jest rzepaku, więc razy 2. Czyli tak wiem, że będzie więcej niż 2. No ale powiedzmy razy 2, no to 2200 chyba będzie rzepak, albo 2400 coś takiego, nie? No to powiedzmy, dobra, będzie te 2200, no to będzie 100, to, no to będzie 100 tysięcy, tak? Na sam rzepak. Za 100 tysięcy i 200 za pszenicę, no to może nawet albo kupię parę pól, albo kupię jedno wielkie. Tylko nie wiem, co mi się bardziej opłaca, czy parę pól, czy jedno wielkie. Ale chyba parę pól mi się bardziej opłaca. On to 17, 18, 19 kupił, to już bym miał spokój z tej strony. I bym najchętniej kupił te trzy pola i te dwa pola tutaj. Żeby tu już mieć połączone, nie? I tutaj prawdopodobnie były wtedy likwidacje tego tu. I tu było tak połączone jakoś. Te kupić i może potem tu 32 dokupić, żeby tutaj już było też większe. I tutaj 30, ale nie wiem, jakoś trzeba będzie to wymyślić. Dobra, ciemno jest, to trzeba. O, sarna biegła, myślałem, że to pis. A to sarna. Co jest? Musiałem samochód przydzwonić, naprawdę. Czemu zawsze ja? Każdym razem muszę przydzwonić coś na odcinku. I wtedy mi kurde kruk gada, że gram nierealnie. Ale go ściągnę z tą beczką, ja pierdzielę. Ale czemu tak? Dziwna sprawa. Tararara. Kamyk LS Games. Dwudziestkę dwójkę gra teraz. 13-18. Odcinek wychodzi na jutro. Muszę wyspę nagrać. A wyspę mogę jutro nagrać. Tam nie jest problem. Albo wieczorem sobie ją nagram. Może bezpiecznie będzie wieczorem ją nagrać, a tylko jutro wyrenderować i wrzucić. Tak chyba trzeba będzie zrobić. 2000 kruczan. O Jezu. Ale w tygodniu chyba kruk nie będzie grał. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Albo będzie grał? Nie wiem, zobacz. Bo Gier Krux już na sobotę mam nagrany i wrzucony. Znaczy wrzucony już mam, tak. Nagrany to już dawno miałem. Ale nie wiem, czy tą 19 nie zrobię sobie znowu na czwartek. Bo 13 raczej nie nagramy. Albo nie wiem kiedy. 4 kg azotu na metr. Dobra, tutaj w tych farmingach jest trochę lepiej, bo mogę sobie alt-taba zrobić. Przynajmniej widzę, czy się OBS nagrywa, czy nie. Na przykład takie 15, to ja nie mogę tego zrobić. Bo mi od razu wtedy, jak wrócę,
To mi farming bywa, ale nie wiem czemu. Więc ja się chyba od miesiąca nie, ale od 2 tygodni się użeram z farmingiem. Znaczy z farmingiem, z OBS-em. Bo nie chce współgrać ze mną, kolega. No i tak to wychodzi. Jak gram w jednego farminga, to jest... Jak gram w jednego farm, jedną wersję gry, to jest ok, nie? Ale jak zmienię już na kolejną, to już jest koniec. I muszę kombinować, resetować farminga. Kiedyś tak nie było. Dawaj. Wiem, że farming 25 wychodzi, no ale... Zobaczę, może jakaś seria będzie z farminga 25, może nie. Zależy, jak mi będzie ten farming w ogóle chodził przy nagrywaniu, nie? Jeżeli będę miał tak jak tutaj na osadzie 60 FPS-ów, to będzie... To będę nagrywał, tak? A jeżeli będzie dużo gorzej, no to wiadomo. Nie? Tutaj do rogu nie doleję gnoju, no bo nie mam jak. Znaczy, no może i miałbym jak, ale niepotrzebna robota. I tak to będzie zasiane do rogu idealnie tak. Tutaj będę musiał coś wymyślić, albo tutaj tak po okrągło zasiać trawę. Chyba tak zrobię, żeby ten trochę tego drzewka odsiać, tę trawę. Będzie trochę lepiej to funkcjonować. Dobra, tutaj tak. No miałem tamto porę rozlewać, a nie to, ale... Ale wyszło jak wyszło. No i teraz połowę tego. Pół pole jest też rozlany, więc... Jeszcze beczkę gnojowicy będę miał, więc powinno dostarczyć mi te dwa pole. A potem będę siał. No i poszli. Szybkie i wściekłe. Nie trafię w krzaka? Nie. Dobra. To dobrze, że nie trafię w krzaka. No, w najgorszym przypadku, no to bym sobie azotem z tego, z siewnika, nie? Z nawozem. Z nawozem sobie uzyskał. No, jak już leje, to tego. Jedno pole na pewno będzie zlane. To też będzie zlane w sumie. Mam 6000 litrów jeszcze, a została mi jeszcze cała beczka w oborze. Bo tutaj mało co tej gnojowicy idzie. Tutaj na tym polu jednym. To masz na zielony, nie? Zobaczymy. Tutaj czy mi starczy na poprzecznik? No. Powinno starczyć. Tamtego pola nawet nie będę rozlewał, tam gdzie stoi siewnik. Niech sobie jest, tak jak jest. Będzie pod ten, pod nawóz z siewnika i tyle. No i poszli. Szybkie i wściekłe. Czemu nie ma tekstury? 1800 litrów. Staram się zrobić drugi poprzecznik. Tak wiem, że nie będzie pusta beczka, no ale... Ale zawsze te 800 pójdzie, nie? Tysiąc 200 jeszcze mam, ja pierdolę. Trzeba było od razu tutaj w sumie ten przejechać i do drogi dojechał. No jakbym nie wolał tego jednego przyczniaka, to do drogi bym się dociągnął.
Patrz, idealnie ty. Co do litra. Jaki szok. Niedowierzanie. Nie, no szybszy raczej od niego nie będę, bo on jedzie 80, ale... Ale jest dobrze. Ile minut odcinka? 25, no to... To idę siać. A ty najwyżej teraz to skończę po odcinku. Bo to i tamto pole muszę zasiać. Te dwa pola muszę zasiać i tyle. A tamto zostaje po odcinku dzisiaj. To też jest rzepak, czy to jest po prostu ściernisko po rzepaku? Ale ja sobie nie przypominam, że tam siał. Te dwa pola pszenicy? A te trzy tutaj soją będą wziane. Się staram mniej więcej równomiernie coś jak nie. Trzy, cztery pola pszenicy będą. Bo to są tylko dwa pola. Cztery pola pszenicy i będzie git. A tamte będą soją zasiane na wiosnę, ale to już moim siewnikiem, moim chorszym będę siał. Chyba dojcia z beczką zrobił, bo najwięcej rozlewałem gnojowicy, nie? To chyba... Najlepiej będzie chyba dojść fara z beczką na miniaturce zrobić. Może taki wadarszczak bym się przydał, naprawdę. Z tą szerokością 9 metrów to on by mi się tak przydał. Patrzcie jak to fajnie idzie, nie? To jest akurat mały kawałek, no ale... Nawet sam fakt, że to jest mały kawałek, to zobaczcie jak to szybko idzie. Tutaj trzeba będzie te drzewa zlikwidować i to połączyć. Kiedy już będzie większe pole, to też już będzie jakiś większy sens tutaj jeździć. Dwa pole też byłoby to fajnie kupić, nie? Tę drogę zlikwidować. Bo mi to nie jest potrzebne do niczego. No mi nawet wręcz przeszkadza w sumie ta droga. Ale zobaczymy jak to będzie. Czas pokaże. Nie teraz jak mi chciał na tym polu siać, to elegancko bym sobie przejechał z siewnikiem, a tak muszę się złożyć. Na tamto pole nie dojadę z siewnikiem rozłożonym. ...460 nawozów. Niedobrze. To niedobrze. Będą się po odcinku sobie dosypać na usta. Albo do pustego siewnika będę jechał i tyle, nie? Tak, pojadę do pustego siewnika i tyle będzie. Z siewów. Tych wiosennych, jesiennych. Przejadę się do pustego siewnika i tyle. I potem sobie wsiądę może na 5 minut na wału jeszcze. Zobaczę. Tutaj jest mała dawka nawozu, więc tutaj może trochę dłużej pojeżdżę. No ale tutaj już idzie dawka, nie? 120 kg. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zawsze wiadomo, to zawsze to mniej nawozy idzie, nie? Jak tutaj jest najwyżej rozwalone. Zawsze to te 60 kg mniej. Tak bym musiał rypać tu 160 kg cały czas nawozu.
więc jakaś tam oszczędność nawozu jest. Ile, że krowy dają mleko, to jeszcze za to są pieniądze, to jeszcze mogę sobie pola przy okazji nawozić, nie? Czysty biznes. Tak wiem, że całego nie zasieję i tak wiem. Bo mam pusty siewnik. Mam 300 kilo jeszcze nawozu. A to jest duły diabeł na tym polu. Dzień dobry. A czemu ty go tak nazwałeś właściwie? Kogo? Przyjaciela. No bo on... Nie, nie pamiętam. Bo on był kiedyś na moim live i tak było. Tak wyszło. Coś tam o przyjacielu napisał? Nie, tak powiedziałem cześć przyjacielu mojej żony i tak zostało. On się z tego nabijał i mi się to spodobało. To nie mąż swojej żony. A Jerzy? A kim jest Jerzy? Mężem mojej przyszłej żony. Tararara. Ale idą do siebie. Krew z nosa. Idę sobie go stawiać. Aż tak źle to nie. A nagrywasz czy nie? No. To witam bardzo serdecznie. Jestem zawiedziony przyjacielem. Czemu? Bo był tylko chwilę na moim live'ie. No. Czyli co, sugeruję, że jak ja bym miał live'a, to by dużo się? No. To taka mała menda. Nie. Patrz, kurde, jeszcze widzę, że na tym nawozie całe pole takie, nie? Zabierz te. Nie no, raczej całego pola nie zasieję, ale dużo nie zabraknie dużo. Dziś niedziela, a dzisiaj odcinka nie było. W następnym tygodniu chyba też nie będzie. No nie dobrze. Co ja będę na YouTube oglądał? Wieciela. Ta! Iś teraz zabysnył. Jak tam Beret w ogóle ze swoją serią? On ją nagrywa? Jaspeger? No. Nie. To masz go zwyzywać ode mnie. To zwyzywaj dziada. Idę po picie. No i dobra. Zaraz będzie zasiane. Może kurde starcie jednak. Może starcie jednak tego nawozu. No tak kurczę. Wygląda jakby miało starczyć. Na trzy przejazdy zostało. Może starczy. Ale to jest takie przez wielkie. To 50 kilo na dwa przejazdy, na trzy co nie. No kurczę, nie wiem. I a to nie tak, że ja jestem szpak i gram na szpakowie? Tak. Dokładnie tak. To chuj szpak.
Terarara! Nie zyszę. Dobra. Czekam na ciebie, a ty znów... Chuja lecisz. Ok. Oktagon. Przyszedłbyś tu, bo ja tu czekam na ciebie, bo chcę gospo robić. No ja jestem. A samemu nie chcę, bo ten, bo wy wyprzedzę cię. I potem zaś będę musiał czekać na ciebie. To w sensie kupię jakieś maszynki. Taki fajny mod jest na Fenda 1050, może być? Może być. Mogę sobie kupić? Black Beauty? Na start? Dziękuję za oglądanie tego odcinka, na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa pa! Na razie! No.